Dzień dobry. Co my tu mamy dzisiaj? Dzisiaj będziemy pryskać od tego pseudorolnika. Tak. Z tym pseudorolnikiem pryskamy. Będziemy co robić? Będziemy wracać. U mnie dzisiaj pseudorolnika. Tak jest. Ja dzisiaj dokończyłem ostatnie pole. No i przyjechałem na usługi zarobić trochę pieniążka. Tak jest. Cześć się miesza. Preparaty już blane, jest tylko Artemis na skracanie. Pompa się ładuje. Pokaż widzą pszeniczkę jak rośnie. No tak, rośnie, widzicie no. Nawet że rośnie. Coś tam jest, o. Sprzęt zapięty, bo będę jechał orać pole. Dzierżawę kończyć, no i się w ubiny będzie. No ładnie wygląda, nie powiem, że nie. Pszenica się rozrasta. Pogoda dopisuje, to i pszenica rośnie, tak? Teraz u nas drugi dzień pogody, dopiero będzie rosło. No, teraz to wybuja, bo wilgoć jest. Tak. Wszystko jest, co trzeba, żeby rosło. Ta łąka, jak trawa wybujała, nie? No. Jak się patrzy, pojedziemy tam niżej, to zobaczycie. I co, ja dojechał tam kończyć dzierżawę, gdzie nagrywaliśmy kiedyś odcinek Gorki. Bo tam było część mokro i tak nie chciało mi się bawić na po części kawałki. I dzisiaj atakuje, no i jutro uprawa. Co? Dzisiaj będziesz próbował. No, dzisiaj będę to próbował. Jak się założę, to fajnie, to założę. A jutro nagramy może z uprawy już pod się w ubinu. I się w ubinu nagram w jednym odcinku z uprawy i wszystko się nagra, żeby... Żeby było ciekawy odcinek. Żeby był ciekawy odcinek taki jak należy, no. Co, my tankujemy baniak do pełna i lecimy z tematem. Ruska siła, polska moc. Jeszcze jakiś rym się przydał. Zo, będziemy orać całą noc. 30 koks. Tak, i ruski też. Dobra. Rozkładamy. Zrobimy taki daily vlog. Czyli jak nam minął dzień. Będziecie widzieć. Trochę z oprysku, trochę z tego, z tamtego. Hyc. Bo pszeniczka tu jest ładna, bardzo ładna. Kurde. Mówię widzom, że zrobimy taki daily vlog. Trochę tu pracy, trochę takiej pracy. Trochę przyczepy. Słuchaj, nie widzę problemu. Powiecie, czy takie vlogi będą się wam podobać, czy nie? Nie no, tu pszenica to mi się mój podoba akurat. Tu to rakieta. Jak ona się krzewiła, to były takie rządki widać, że co wysyłałem ci na grupie, no, nie? Było. A teraz jak ona się rozrosła, to jednak ten śnieg rzadszy jest lepszy. W tym roku jak będę ten miał lepszy materiał do siewu, to jeszcze wcześniej spróbuję zasiać, jak się tylko będzie dało, nie? No to będzie się krzewić, nie? No. Tak, ale tu jeszcze gdzie nie gdzie saletra leży, wiesz? No, widać. Gdzie nie do końca się jeszcze rozpuściła do końca. Powinno coś być, jak na ten moment taka pszenica. Ja już jestem w szoku, rok temu tak nie było, bo, ale to przez to suszę, rok temu wszystko było, nie? Susza zrobiła robotę i to dlatego, tu pan magister inżynier potwierdzi. Ta susza kwietniowa, po części majowa. Maju był praktycznie, w tamtym roku maj był suchy. Tak, a teraz co, wiecień też. Co ile? Raz w tygodniu jest deszcz. I to taki fajny deszcz. Fajny. I widać po tym, jak kurczę łan wygląda. Teraz się zabrała, bo teraz wie. No teraz. Ta na wodzu się wypuściła i idzie po prostu. Deszczu popadał ostatnio, teraz 23 stopnie. No powiem wam, że. Dopiero pierwsze dni ciepłej pogody, nie? Takie jest prawdziwego zdarzenia, nie? Tak. A nie, że tam trochę słońca przygrzeje i tyle, nie? Tak. A tu z prawdziwego zdarzenia pogoda, tak. Wilgoci mamy, to teraz może rosnąć. Co prawda, taki tydzień, deszcz raz w tygodniu, dobry i kurde. Można walczyć o plon. Rekord plonu będzie. Wtedy można robić każdy zabieg po kolei, bo wiadomo, że coś da, a jak się daje zabiegi, a jest susza, to nic z tego nie będzie. I tak,
co, to działamy z opryskiem, widzimy się przy końcu i potem widzimy się w kolejnej części dnia, wieczora, popołudnia. Zobaczymy, co będzie. Przed południa. Tak jest, zobaczymy. Albo u mnie, albo u Staka, zobaczymy. To widzicie, zobaczymy sami. Tak jest. Wyśnięte, wypryskaliśmy resztę, też zobaczyliśmy tutaj w Stachowie, pokazałem, jak to wygląda. No, zaoram to na... i Ubi pójdzie w to i już. Tam urośnie to urośnie. No dokładnie, jak nie to się przyłoży i tyle. Ale zawsze poplon będzie żyzna ziemia, a jak nie będzie poplonu, to i będzie plon i tyle. Kosić to się skosi, nie będzie to się przyora, to zacznie inna. Dokładnie. Daj mu tu trochę. O! Chodzi! To jest to! Jest to turbo i w ogóle. Kompresor! Z kompresorem by sobie lepiej radził.
tak tradycyjnie, bo jak ciepło to i klapki, tak? No. Jak widzicie, kończymy resztę pola, już jest następny dzień. Jest, kurde, trochę mokro. Widzicie, wody u nas nie brakuje. Tu się gorzej zaorało jak tam wyżej, a to przez to, że płycej wcześniej orałem na jesień. Wszystko przez to, że mokro. Ale jak już to jest ruszone, ta ziemia będzie spuchniona, to ona będzie sobie fajnie odparowywać i ona powyschnie. Dzisiaj 27 stopni ma być, to w sumie nie wiem, czy już nawet nie, 24 to jest wbite. Jestem w kurce i tym spodniach, żeby się nie spalić za bardzo, bo wczoraj zrobiłem ile? Dwie godzinki to byłem zjarany jak masakrycznie. Ten wiecie, twarz, mam kapelutek też w tym skrzynce. Kapelutku sobie latam. No widzicie, tu taki kawałek mokry, tak jak tutaj zaznaczę wam palcem. Tam dalej już jest spoko i tam wyżej też. I zaraz przyjeżdżamy na pole obok i działamy dalej. Zobaczymy jak to tam się będzie orać. Czy da się wjechać w te miejsca, gdzie było mokro, czy nie, ale wydaje mi się, że powinno już być ok. Zorzemy to. No i w następnym odcinku będziemy uprawiać pod siew. Będziemy uprawiać pod siew i co? No i będziemy siać. Nie wiem, czy Amazonką, tak jak mówiłem, czy Mateusza poproszę, żeby mi zaczął siewnikiem, czy ja sam ciapka wezmę i pojadę. To wszystko zależy. To wszystko zależy od tego, czy jest Amazonka tutaj, czy nie. Ubój tam. Dobra. Fajnie się zorało, dalej żółweczką potem się przeleci. Będzie się siało luz. Dalej żółwą się zagęści, że tak powiem. Wyrówna. I będzie prymasorci. O, wieje. Tam już sobie objechałem od poprzeczniaki. Teraz tutaj zostało. No. Odpiałem sobie, żeby nawracać wygodniej. Teraz tu została poprzeczka chyba na 3 razy. Tu miałem problem, bo tu mokro jak pieron, tu woda jeszcze stoi, zobaczycie zaraz. O, widzicie jak po rogach jeszcze woda jest. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. I ta pewnie idzie. Przejazd taki, żeby zaznaczyć sobie poprzeczka, a potem będziemy, o, łąka jak fajnie rośnie, pogoda piękna, robi się super. I taka ziemia jest tutaj, nie wiem co to za ziemia, 6Z może. I co? Tam lecimy, tam jest jeszcze do orania gdzieś no 70 arów mi zostało, bo było mokro i nie dało się naraz tego walnąć. Wtedy niestety trochę pomordowałem gdzie się dało, a resztę mam nadzieję, że zdążę dzisiaj. No, ustawiamy sobie rozdzielać, żeby sobie pływał. Nie chcę dużych rowów tu kopać. Dobra. Zrobione. O, dziki poryły tu łąki, ale to na szczęście
to się nie zbiera, to nie będzie problemu, ale będzie problem z kruszeniem, bo nie trzepało na tych dołach jak skurczyby. No i skończone tu w końcu. Jeszcze jak tam skończę to orać, to będę mógł świętować, że tak powiem. Małe zwycięstwo. Tu nie wjadę, bo mokro. Talerzówką to przelecę później. I powinno być git. Dobra. Tu zajechałem do granicy aż tego pola. Trochę za daleko. O, widzicie, tu talerzówką się strzeli. Co prawda trawa się gdzie niegdzie przebija, ale talerzówka zrobi robotę. Gdzie tam kawałek taki mokry był, odciąłem. I tak ni w gruszkę, ni w pietruszkę. Zobaczymy teraz, jak będzie szło. No to wiele lepiej się orzeć. Pięknie odcina. Jeszcze mokro widać, kurde. Niedobrze. Zobaczymy, ile się uda zorać tego pola. Ile się uda zorać tego pola całego. Mam nadzieję, że już dzisiaj wszystko, żeby to potem na raz talerzować tu siebie i tą dzierżawę. Wygłodkowo Dublina. Na razie Bóg strzelał. Nie, nawet że nie. Dałki mokre. Nie, gdzie mokro, gdzie nie, gdzie nie. No. Kurde, mokro. Maślane. Będzie prawo.
nie wygląda, kurde. Ugór tyle, nie wiem, pięcioletni czy ile, jak się fajnie zaorał. No, tu chciałem, tu próbowałem ostatnio też orać dalej, ale nie szło, po prostu nie dało się i sobie stależowałem, tą łąkę, w sensie, że tą trawę to tu rośnie. Tą trawę sobie stależowałem i co? Nie wiem czemu koło mi się kręci, to się chyba piasta ciasno jest skręcona. Chciał zajrzeć, aby po pracach ja się przygotowywał do koszenia łąk to później. I one się powymienia, taki serwis się zrobi, ciapka całkowity. I co? Tu idzie, a zobaczymy jak dalej będzie.